Cześć, Gawin. Cześć, a to jest kolejny odcinek programu Na Gorąco. Jesteśmy zadowoleni, bo Bytowia wygrywa w pierwszym meczu tego sezonu w lidze. Wynik 3-1. I chyba zaczynamy do pierwszych Arenach. Tak, mimo tego, że Stomil lepiej rozpoczął to spotkanie, to Bytowia lepiej je zakończyła, wygrała 3-1. No też Bytowia przez większość czasu przeważała, no nie można mówić, że Stomil dzisiaj miał wiele do zaoferowania, bo nie miał. Naprawdę dzisiaj Stomil mało pokazał, mało tak naprawdę gry zaprezentował, bo tak naprawdę większość z tego, co pokazał Stomil, to stałe fragmenty gry. Zresztą Bytowia też jakoś pod względem nie jest lepsza, bo też przecież dwa gole zdobyła Bytowia ze stałych fragmentów gry. Natomiast Stomil... Przytrożny, można nawet powiedzieć. Tak, także dzisiaj to górowało i... No ale Stomil, szczególnie w drugiej połowie, no dużo niedokładności. Być może początek jeszcze tej drugiej połowy to nieco więcej optymizmu mógł wlać w serca kibiców Stomilu Olsztyn, ale no z czasem to wyglądało coraz gorzej. Sporo, zbyt dużo niedokładności tutaj to na pewno i nad tym muszą popracować zawodnicy trenera Asenskiego. No tak. Że trochę do poprawy jest także na naszą grą. Mimo że prowadziliśmy ją, byliśmy częściej posiadaniu piłki, to jednak brakowało chyba czy strzałów z dystansu, czy jakichś takich no, groźniejszych okazji stworzonych z gry. To się zaczęło tak mniej więcej o 60 minut. Wtedy mogliśmy już o tym mówić. Tak, na pewno, bo dzisiaj mieliśmy taki deficyt tych strzałów na bramkę. Większość tego, co strzelało się dzisiaj, to było ze stałych fragmentów gry, tak jak już tutaj wspominałem wcześniej. Na pewno zbyt mało oglądaliśmy akcji, mamy za mało takich piłki rozgrywanej po ziemi, gdzieś takiej piłki po prostu wygrywanej od zawodnika do zawodnika, że mało tego było i to za mało było nieco strzałów na bramkę, a kiedy te już się pojawiły, to nieco pozostawiały do życzenia i tutaj nad tym fragmentem gry można by było nieco popracować w kolejnych spotkaniach, ale najważniejsze to jest to, co w sieci, czyli tej bramki. Gdy spojrzeliśmy na potoczu meczowych, takie dwa nazwiska balans dojście się zaskoczyły. Michał Stasiak i Michał Szewczyk, zawodnicy, którzy mowy dopiero we wtorek, dzisiaj zagrali w pierwszym składzie. No nie było zbyt dużo czasu na zgranie, no ale jednak tutaj chyba przede wszystkim doświadczenie Stasiaka zadecydowało, bo ta linia obrony no była taka klejona, tak? Bo wciąż nie było Krzysztofa Bąka, wciąż nie ma Krzysztofa Bąka i Łukasza Wróbla, także no to Marka Pałacza nie ma, ale mówię o środku obrony, więc tutaj trzeba było trochę załatać. Tak i dlatego powinien też te transfery w tygodniu, żeby gdzieś tych obrońców mieć, no bo przed spotkaniem z Bukitymi był bardzo duży problem, żeby zestawić tę linię defensywną. Tak samo przecież przed spotkaniem z ŁKS-em Łomża, to ogólnie przed tym spotkaniem pucharowym było kiepsko z linią defensywną, żeby to jakoś zestawić. Dlatego te transfery w tym tygodniu. Stasiak dzisiaj ogólnie nie popełnia błędów. Czasami być może zbyt lekkie było jego podanie, mi się tak wydaje w niektórych momentach. Ale poza tym ogólnie solidny występ, nie może tutaj jakoś narzekać. Znowu Fran Gonzalez mógł zaważyć na wyniku tego spotkania, bo... No trochę zaważył, bo strzelił drugą bramkę. Tak, ale mógł zaważyć w drugą stronę przeciwko Bytowi, gdzieś tam znowu jakiś faul w pobliżu bramki, ale najważniejsze jest to, że strzelił bramkę dla Rutek z Bytowi i to jest na pewno w jego wykonaniu na plus. Tak jest, Bytowia wygrywa 3-1. Tutaj myślę, że też na pochwały zasługuje Michał Jakubowski, który wszedł w przerwie meczu wszedł Michał Jakubowski, no i pokazał w kilku momentach no niezłą technikę, niezłą szybkość, no i też wykończenie na końcu. No tak, tutaj dwóch zmienników się pokazało w tej sytuacji. Tutaj przed chwilą właśnie szedł Michał Jakubowski, także akurat myślałem, że nawiązuje do tego, że on zszedł, ale no tak, faktycznie dzisiaj Jakubowski dał dobrą zmianę, to na pewno. Dzisiaj myślę pokazał więcej jak Szewczyk, bo tak naprawdę Szewczyk parę razy się pokazał, ale zbyt mało mi się wydaje, zbyt rzadko troszeczkę tutaj napędzał te akcje ofensywne. A Jakubowski no to pokazał to, do czego przyzwyczaił 2-3 sezony temu, czyli te rajdy na lewej stronie. I naprawdę dzisiaj to było w jego wykonaniu naprawdę dobre. No i też ten gol po prostu. Orlandę też mnie zaskoczył troszeczkę, że wszedł kilka sekund i taka sytuacja mu się trafiła, od razu kontra. Dobrze podał do Jakubowskiego, dobrze go wypuścił na pozycję. No i temu nie pozostało nic innego, tylko wykończyć tę sytuację, chociaż niewiele nawet brakowało, aby gdzieś ta piłka nawet do bramki nie wpadła.
Tak jest. No myślę, to już standardowo, tak? Janusz Surdykowski na pochwałę, no ale tutaj to już chyba zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić. Gol jeden, mógł być drugi, gdyby nie fantastyczna interwencja Piotra Skibena, ale też to on w tej sytuacji na 3-1 zagrał w ślizgi, więc Surdykowski pokazuje ciągle, że jest naprawdę w niesamowitym gazie już od kilku miesięcy. No tak, już Surdykowski, przecież końcówka poprzedniego sezonu to jest 7 bramek, jeżeli dobrze pamiętam, albo 8. Teraz kolejne 4 bramki, no to jest naprawdę doskonałe statystyki napastnika Drutek z Bytowi. Jeżeli będzie tak dalej, no to na pewno będzie Bytowia miała z niego sporą pociechę w kolejnych kolejkach. No, widać jego stratę było, jak nie miał formy w poprzednim sezonie, w rundzie jesiennej, czy tam nawet na początku, kiedy go brakowało z powodu kontuzji. No to wtedy naprawdę Bytowia miała problemy z zdobywaniem bramek. Teraz jest Surdykowski, są zwycięzca, są bramki. No i oby tak dalej Janusz Surdykowski grał, bo naprawdę jak na razie jest forma w jego wykonaniu naprawdę, naprawdę wysoka. No i też chyba forma w wykonaniu całej Bytowi, tak? No bo jednak wygrywamy wszystko, czy to w sparingach, czy w Pokarze Polski, czy na początku ligi, no to na szczęście piłka nas nie trafiła dzięki szybie, więc można powiedzieć, należą się pochwały dla Bytowi za ten początek sezonu. No tak, jeżeli jeszcze dojdzie sparingowe i te mecze jeszcze z Radomiakiem, no to już jest te meczów bez remisu, bez porażki. Kilka by się na to złożyło. Ostatni przegrany mecz to jeszcze był poprzedni sezon. Przecież ostatnie 4 kolejki to są 2 remisy, 2 zwycięstwa, także naprawdę ta seria trwa i oby trwała jak najdłużej. Myślę, że to jest ważne, żeby te punkty zdobywać i wygrywać kolejne spotkania, bo w zeszłym sezonie tego nam brakowało i też brakowało tego na koniec, kiedy walczyliśmy tak zaciekle o to utrzymanie na zapleczu Ekstraklasy.